Czy takie życie, taka sława, czy to jest to, co pan tak oczekiwał? Ja przede wszystkim skupiam się na wartości, jaką jest muzyka. Jakby to jest najważniejsze. A to, że życie z muzyki wymaga poświęceń w postaci nienormowanych godzin pracy i braku wolnych weekendów, no to jakby koszty wliczone w szczęście, jakie daje mi spełnienie życia z pasją. A czy pan teksty to pisze pan głównie i komponuje, czy jak to wygląda w zespole? Mówimy o tekstach, bo tak. Póki co wydaliśmy jedną płytę z całych sił, która miała swoją premierę ubiegłego roku, 27 maja. I część tekstów napisałem ja, część zaprzyjaźnieni czy cenieni przez nas tekściarze. A jakieś takie dalsze cele rozwojowe, jakieś na przyszłość? No przede wszystkim skupiamy się na promocji jeszcze debiutanckiej płyty. Oczywiście każdą wolną chwilę poświęcamy na zbieranie, gromadzenie materiału na kolejną, drugą już. Tyle, no koncertujemy, to zabiera nam 90%, można powiedzieć, czasu, bo jesteśmy praktycznie w permanentnej trasie od zeszłego roku. I mamy bardzo mało wolnego czasu i dzielimy to między bliskich, a czas na pracę nad kolejnym krążkiem. A czy bywacie tutaj w tych terenach tu naszych górskich? No i czy trochę czasu znajdziecie, żeby sobie pozwiedzać, czy to jest też tak, że od razu jedziecie na następną trasę? No właśnie tak jak dotarliśmy tutaj po 10-godzinnej podróży, tak niestety zaraz po koncercie pakujemy się i jedziemy dalej. No i rzeczywiście zbyt rzadko jesteśmy w tak pięknych rejonach jak właśnie Węgierska Górka. Jak bardzo program X-Factor zmienił życie? Myślę, że program X-Factor, tak jak wielokrotnie już podkreślałem, był jedną z dźwigni, która pomogła mi osiągnąć wcześniej postawiony przeze mnie cel, jakim było dotarcie do szerszej publiczności z tym, co tworzę, z tym, co robię. Kolejnym z takich celów była możliwość dotarcia ze swoim materiałem do jakiejkolwiek wytwórni, no co ostatecznie doprowadziłoby mnie do podpisania kontraktu. I mimo że programu nie wygrałem, to udało mi się wszystkie cele zrealizować, no co można powiedzieć, dało mi 100% realizację prowadzić. Okej, dzięki wielkie za wywiad. Jeszcze takie pozdrowienia dla fanów, od razu będziemy mieli zapowiedź. Cześć, z tej strony Grzesiek Chyży. Pozdrawiam z całego serca wszystkich fanów telewizji Węgierska Górka, WG Media. Okej, dzięki wielkie i życzę udanego występu.